Jak zacząć odnosić dużo większe sukcesy z kobietami? Przede wszystkim na początku wydaje mi się, że jest bardzo istotne, żebyś zrozumiał, że kobiet jest wiele. Skoro ty poznajesz nieodpowiednią, to można ją zmienić. Można poznać kolejną dziewczynę, która będzie bardziej uśmiechnięta, zadowolona z życia i która przede wszystkim się będzie chciała z tobą dogadać. Można poznać kobietę, która jest bałaganiarą, można poznać taką, która sprząta, stara się, dba o faceta, próbuje ci robić niespodzianki, zaskakiwać cię. Oczywiście w tego typu sytuacjach jest to dużo bardziej przyjemne niż spotkania z kobietą, która ciągle narzeka, czy ma pretensjonalny styl bycia. Dlatego warto z tego wyciągnąć wnioski. Jeśli poznajesz kobietę i już na początku ci coś nie pasuje w jej charakterze, to moim zdaniem, jeśli ty tego z nią nie przepracujesz, ona nie postara się o ciebie bardziej, nie warto pójść kolejny krok do przodu. Dlaczego? No oczywiście, jeśli budujesz związek, to musisz ten związek budować na zdrowych fundamentach, a jeśli trafiłeś na kobietę, która już na początku albo jest pretensjonalna, albo ciągle ma focha, albo przestaje się o ciebie nagle starać, kłamie, nie zawsze odpisuje na SMS-y, masz wątpliwości, czy nie spotyka się z jakimś byłym facetem, to nie możesz dalej inwestować w relację, która nie ma zdrowych fundamentów. I to jest jakby podstawa tego, żeby sobie dobrze radzić w relacjach z kobietami. Natomiast zauważyłem, że większość facetów nie ma wyboru i zawęża się do tej jednej dziewczyny, którą poznali. Czasami to jest kwestia tego typu, że pracujesz, masz dużo obowiązków, nie masz czasu szukać kolejnych kobiet. Ja to wszystko rozumiem, tylko zauważ, jakby twoje życie wyglądało, jak ty byś miał o wiele większy wybór. Jeśli ty byś świadomie wybierał te kobiety, które są dla ciebie najlepsze, które zachowują się najlepiej, które pokazują, że chcą o ciebie zadbać. To jest tak naprawdę bardzo duża różnica. Jeśli poznajesz kobietę, która jest egoistką, jak macie problem, to ucieka na zakupy z koleżanką albo na dyskotekę, no to jak może być dobrze w waszej relacji, skoro ona cały czas stwarza problemy, a potem nie chce o nich porozmawiać, nie da rady. Także to są bardzo ważne momenty, na podstawie których ty już powinieneś sobie diagnozować, ta kobieta nie nadaje się na dłuższą relację, ponieważ taką bardzo ważną umiejętnością w związku, którą powinieneś rozwijać z kobietą, jest komunikacja. Powinniście się doskonale komunikować, nawet jak są jakieś starcia, problemy, pretensje, no to kobieta powinna chcieć ci to wyjaśnić ze swojej strony. Ty powinieneś chcieć ci to wyjaśnić od siebie. Jakby się dogadujecie, no wasza relacja się rozwija. Wszystko jest jasne. Jak kobieta się obraża, ty się obrażasz, no to nie wiadomo, o co chodzi, tak? I się od siebie oddalacie. Także pod tym kątem na pewno jest to bardzo istotne i dlatego też warto wyciągnąć z tego wnioski. Wielu facetów przeszkoliłem z podrowozu wodzenia i też nie potraficie otworzyć swoich myśli na kobietę. Nie potraficie wprost powiedzieć, o co wam chodzi, a to jest bardzo ważna umiejętność, jeśli chcesz też tworzyć fajne relacje, bo to ty jako mężczyzna musisz jej wprost powiedzieć, to mi się nie podoba, nie będę z tobą, kiedy tak się będziesz zachowywać. I właśnie wtedy kobieta o wiele bardziej może się postarać, może się zmienić. Może pokazać ci, że faktycznie chce to zrozumieć, albo powie ci, że to twoja wina. I w takiej sytuacji, jak kobieta nie potrafi uzyskać z tobą zdrowego kompromisu, tylko zawsze pojawiają się te teksty, to twoja wina, co mnie to obchodzi, ja się nie będę starać, to nie warto angażować się w taką relację. Zazwyczaj wyjdzie z tego toksyczna znajomość i to jest praktycznie pewne na 100%. Także uważaj, bo to jest ten jeden szczegół, który często może kosztować cię dużo nerwów, stresu, nieprzyjemności, bo będziesz próbował naprawić kobietę, która nie chce się naprawić, która jest nieposłuszna, arogancka,
zarozumiała. Z mojego punktu widzenia nie ma sensu tego typu relacji tworzyć, budować, a takie kobiety tak naprawdę no, nigdy nie sprawią, że będziesz szczęśliwy, bo szczęście się bierze z dobrej komunikacji, z tego jak ty sobie piszesz SMS z dziewczyną, żartujesz przez telefon, jak jest kłótnia, to wyjaśniacie i wtedy widzisz, że to wszystko ma sens. Natomiast jeśli ty swoje relacje z kobietami opierasz tylko na tym, że kobieta powinna być piękna i to jest ten jeden czynnik, który jest najważniejszy, charakter się nie liczy, no to niestety możesz się bardzo często zdziwić, jak ta kobieta cię potem traktuje, jak się zachowuje, jak się do ciebie odnosi i oczywiście te problemy będą narastać wraz z upływem relacji, jeśli nie rozwiązałeś ich na początku. To jest bardzo ważne. One będą się rozwijać. Jeśli już na początku ich nie rozwiązałeś, no to pojawią się kolejne, będzie się kłócić, ona zaraz zacznie z koleżankami wychodzić na imprezy, powie ci, że na razie nie chce z tobą mieszkać, pojawią się kolejne problemy. Także nierozwiązane problemy w komunikacji z kobietą długofalowo wypalają relacje, a ty powinieneś po pierwsze pracować sobie umiejętności komunikacyjne, gdzie pokazujesz kobiecie, jak rozwiązywać te problemy. Ty rozmawiasz z nią o tym, pokazujesz jej, że ona sama potrafi zrozumieć, że trzeba się dogadać. I oprócz tego musisz znaleźć kobietę, która będzie chciała się z tobą dogadać, pójść na kompromis, zrozumieć swój światopogląd, twoje podejście, bo w innym wypadku, no niestety, cały czas tutaj będzie dochodziło do problemów, dyskusji, pretensji, kłótni, obarczania cię poczuciem winy. Potem ty ją będziesz obgadywał, że to jest jej wina i niestety ten związek się wypali. Więc ta komunikacja to jest fundamentalna, dobra zasada, dzięki której ty będziesz budował dużo lepsze związki. Postaraj się ją wypracować już na początku relacji. Wyeliminuj te punkty zapalne, to co ci nie pasuje w relacji z tą kobietą. Zawsze będą jakieś takie małe, wiesz, detale, szczegóły. Natomiast bardzo istotne jest to, żeby to przepracować na początku. Jak tego nie zrobisz, to twoje relacje z kobietami albo z tą konkretną kobietą będą kiepskie, bo ta znajomość pójdzie do przodu, rozwinie się, a kobieta będzie zachowywać się coraz bardziej niestabilnie, bo ci też przestanie ufać, oddalicie się od siebie, nie będziecie rozmawiać na te tematy, które was dotyczą. I to jest właśnie, uważam, największy problem wielu związków. Ty nie widzisz, jak się oddalasz od kobiety, pracujesz cały czas, jesteś za granicą, za mało rozmawiacie, nie sypiacie razem, brakuje tej intymności, wyjść, takiej rozmowy sam na sam. Albo oczywiście problem może polegać na tym, że ty chciałeś rozmawiać, ty chciałeś zrobić coś z tym związkiem, żeby było w porządku, a to kobieta się oburzała, a to kobieta się pochowała, była pretensjonalna. To często też rzeczywiście wynika z tego, że poznałeś kobietę, która ma toksyczną osobowość i te wszystkie jej wahania nastrojów, to jest element, który został u niej wypracowany w dzieciństwie, kiedy była źle wychowana przez matkę czy ojca. Tak jak też o tym wcześniej mówiłem, także też warto na to zwrócić uwagę, bo to może być kluczowe dla rozwoju twojej relacji czy twojego związku. Zadbaj zawsze o właściwą komunikację. Musisz się dogadywać z kobietą, łatwo rozwiązywać problemy. Fochy, pretensje, to jest, wiesz, komunikacja dla dzieci. To jest dziecinne, jeśli kobieta tak robi. I ty ją musisz nauczyć tej dojrzałości, o ile jest się w stanie nauczyć. Niektóre kobiety będą tak silnie zaburzone, że będą się obrażać, będą krzyczeć, będą pisać daj mi spokój. I to jest faktycznie wtedy problem, tak? Z taką kobietą nie wchodź w związek, bo to się zawsze źle kończy. Niestety, tylko do jutra możesz pobrać pakiet 8 moich kursów, 54% taniej, polecam skorzystać. promocja.uwodzeniewdzień.pl. Wejdź do tego linka, zgarnij wszystkie materiały jeszcze w dużo niższej cenie do jutra. A przypominam, że podnoszę ceny kursów do góry. A pod spodem znajdziesz najlepsze moje materiały w dużo niższej cenie do jutra, do północy. Korzystaj, zmień swoje życie,
odzyskaj dziewczynę, napraw związek. To działa i jestem o tym przekonany. promocja.uwodzeniewdzień.pl. Korzystaj do woli, bo jutro kasuję tą stronę, a wszystkie kursy będą kosztować o wiele więcej. Polecam.